puścią. Karolina, to nie był łatwy pojedynek dla Ciebie, bo bokserka, Twoja przeciwniczka dążyła cały czas do klinczu. To nie była taka otwarta walka. Nie mogę powiedzieć, że to była trudna przeciwniczka, ale na pewno, tak jak sam Pan wspomniał, była to bardzo niewygodna przeciwniczka. No i wiadomo, nie boksuje się z takimi dobrze. Każdy mój cios wyłapywała, dążyła do klinczu, także ta walka nie była czysta. No ale nie ja wybieram sobie do przeciwników, nie ja ich ustawiam pod tę walkę, także no, trzeba było zaboksować z taką, walczy się na tyle, na ile przeciwnik pozwoli. No najważniejszy jest efekt. No właśnie, najważniejszy jest efekt, bo już po końcowym gongu byłaś pewna tego zwycięstwa? Nie byłam pewna, także, bo tak jak sam Pan powiedział, ta walka nie była czysta, także nie wiedziałam, jak sędziowie to będą oceniać, prawda, czy będą jednak punktować dla tej Ren, która niby szła do przodu, ale tak naprawdę dążyła tylko do klinczu, czy dla mnie, która rzeczywiście trafiła trochę więcej tych celnych ciosów. Także pewna nie byłam, ale no wyszło tak, jak wyszło, także dla mnie szczęśliwie. Jeszcze na koniec, jakie plany na tą najbliższą przyszłość? Najbliższa przyszłość to jest matura za niespełna półtora miesiąca, także teraz siadam nad książkami i nie odchodzę od nich aż do końca maja. Później ten czerwiec i lipiec są takie martwe mocno sezony, jeżeli chodzi o boks, także start prawdopodobnie dopiero 18 sierpnia na gali w Międzyzdrojach. Dzięki.